Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager, nie było odcinków przez parę dni, bo jak jeszcze pewnie słyszycie, no padło mnie przeziębienie, pierwszy raz od dawna naprawdę było tak, że, że nie mogłem mówić, ale już jest zdecydowanie lepiej, co nie zmienia faktu, że nie wiem ile trwać będzie dzisiejszy odcinek, może być krótszy niż zwykle. No, bo jeszcze tyle bez przerwy nie mówiłem, więc nie wiem do czego jestem zdolny. Mam jednak nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I co mogę więcej powiedzieć? No, mam nadzieję, że ten odcinek będzie spokojny, mimo mojego głosu. Słuchajcie, to co bardzo istotne, mam ostatnie dni okna transferowego, bo oczywiście przypomnieć musiałem sobie to, co wpadło do nas, znaczy to, co. No, jeszcze głowa, to jeszcze nie jest to. Ale musiałem przypomnieć sobie to, co działo się w ostatnim odcinku, więc obejrzałem sobie końcówkę. No i wpadła do nas propozycja za Gumnego. I powiem szczerze, ja jestem gotowy go sprzedać, jeżeli uda nam się wyciągnąć tego Quentina Timbera. Przemyślałem sobie e, to, co nam się opłaca, jak nam się opłaca e, jakby to w kontekście dynamiki całego zespołu i uważam, że 21-letni Holender e, jest dla nas zdecydowanie bardziej przydatnym zawodnikiem. E, powiem szczerze, zastanawiałem się także nad tym Kenetem Taylorem. On jest rok młodszy, oczywiście jest troszeczkę starszy w związku z tym, e, jest rok młodszy, oczywiście jest troszeczkę droższy w związku z tym, ale yy, no to też jest super opcja, tylko że tylko że, kurczę to co przemawia za, za Quentinem Timberem to jest po prostu yy, statystyka obrony ona jest lepsza o 4, chociaż jak patrzymy na całą resztę, no to wszystko to już przemawia raczej za yy, za młodszym Holendrem yy, za niego płacimy około 9 za niego płacimy około Kurczę, to mogą być podobne deale, słuchajcie, zrobimy tak, e, porozmawiajmy z klubami, zobaczymy ile oni będą chcieli pieniędzy e, i, i wtedy podejmiemy decyzję. Ja chciałbym podejść tutaj bardzo agresywnie, a mianowicie 6 milionów, ale 25% kolejnego transferu, Ajax wie, że to jest wielka gwiazda i Ajax jest gotowy się na to zgodzić, słuchajcie, e, to skoro schodzimy w ten sposób, to 6,5 miliona e, i jesteśmy dogadani, co wy na to? 7,319%, ja się na to Zgodzę, zobaczymy co Wydarzy się w przypadku gracza PSV, ale Kurczę, no wątpię Żeby było dużo lepiej W sensie, no ta propozycja wygląda Naprawdę mega dobrze, no to co Rozmawiamy teraz z, Fe... z Fe Nordem, Nie z PSV, byłem przekonany, że to jest gracz PSV Wybaczcie, to będzie słaby odcinek Jeśli chodzi o e, przejęzyczenia i tak dalej Musicie to zrozumieć, że e, no, 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 jak człowiek leży Dwa czy trzy dni, to e, żeby wrócić Do takiego, wiecie tego czegoś, to chwilę trzeba. Dobra. Em, dodajemy sobie tutaj 20% i 4 miliony? 6400 i 22%. Ok. Yy, 5400 i 22%? 6418%. Napięcie nie rośnie jakoś zatrważająco, yy, więc staram się tutaj jeszcze zobaczyć, co oni nam powiedzą. Ok, czyli stajemy na 5920%. Co sprawia, no że te oferty są względem siebie naprawdę mocno konkurencyjne, no bo tutaj jesteśmy zgodzeni na 7300, a tu jesteśmy zgodzeni na 5900. To jest rok młodszy zawodnik, lewonożny i w tym przypadku to jest waga, wada. W tym przypadku to jest wada, ponieważ my lewonożnych środkowych pomocników już mamy. To co istotne, ten piłkarz jest o wiele szybszy i powiem szczerze, tak jak sobie myślę, na jakich pozycjach będziemy potrzebowali zawodnika, to Quentin Timber jest opcją lepszą. Ogólnie Kenneth Taylor jest lepszym piłkarzem, ale jak myślę o tym, gdzie mógłby ewentualnie grać Quentin Timber, czyli może nawet czasami na wahadle, czy też po prostu na boku pomocy, to jest lepsza dla nas opcja. Zatem przechodzimy do negocjacji z samym zawodnikiem. Nie wydaje mi się, żeby one były jakieś problematyczne. Wiem, że kiedyś w karierach go już mieliśmy, ale słuchajcie, to jest zupełnie jakby inny rodzaj piłkarza. Teraz to jest zupełnie inny moment jego kariery. Pięcioletnia umowa, on się na to zgadza fantastycznie. Akceptujemy tutaj to wszystko, co mamy dogadane. I powiem tak, no nie podoba mi się ten bonus, szanowna pani agent, moglibyśmy go zmienić. Dziękuję. Bonus odpada, 15 tysięcy wpada, no i jesteśmy dogadani. I powiem szczerze, nas tak, żeby było ewentualnie na tego Kenefa Taylora stać. I pytanie: czy może jednak nie zdecydujemy się na dwa te transfery? W jednym momencie dwóch zawodników, tylko czy to nie będzie za dużo. Sprawdźmy sobie, jak sytuacja wygląda. Nawet nie tyle w, tutaj, co po prostu w drużynie. I tak, gdybyśmy mieli zrobić tutaj zmianę, no to mamy do wejścia Rzbeczaja, mamy do wejścia właśnie Timbera i Bautmanningera, czyli tych dwóch gości, których. Raczej nie chcę, mógłbym wymienić na dwóch Holendrów, e, których bardzo chętnie bym u siebie widział. I ja muszę powiedzieć, że w ogóle flaka Holandii mega mi jakoś pasuje do e, herbu Augsburga, więc pójdźmy, słuchajcie, pójdźmy po dwóch młodych zawodników. Nie wiem, czy to choroba przeze mnie przemawia, e, czy może jednak zdrowy rozsądek, ale wydaje mi się, e, że warto, żebyśmy w tych dwóch piłkarzy się zaopatrzyli. Tym bardziej, że oni obydwaj rozumieją pozycję e, i powód, jakby, dla którego przychodzą, czyli żeby się tutaj dalej rozwijać, żeby odejść już ze swojej ligi. I miękko wejść w Bundesligę, w zespole, który w tym momencie radzi sobie w realiach tej ligi całkiem nieźle. Chciałbym zatrudnić ich na podobnych pieniądzach. I to nam się udaje, więc jestem z tego powodu zadowolony. Timbera pominęliśmy, no to teraz Taylora, przynajmniej zobaczmy i przywitajmy go z ogromną radością w naszym klubie. Wita go nasz asystent. Ja też zaraz się pojawię. Szybka piąteczka i lecimy dalej. Wiesz, jak jest Mordo? Wierzę, że testy medyczne przyszedł bez problemu, więc ich oglądać nie musimy. I słuchajcie, dwa transfery za naprawdę niewielkie pieniądze udaje nam się zrobić, ale te przyjścia także trzeba sfinansować. Oczywiście pieniądze mamy duże, ale ten, który jest. Tam pokazany na prawej pomocy, czyli gumne, no musi być tym, który, który nam to wszystko jakoś postara się tutaj zmiękczyć finansowo. Ja osobiście chciałbym zaproponować milion więcej. No i oni się zgadzają, i tylko o to mi chodziło. Zatem. E, jesteśmy dogadani i to mi się podoba. Mam nadzieję, że gumno odejdzie. Kierunek dla niego cudowny, wręcz doskonały. My się wzmocniliśmy fantastycznie i, i tak jak mówię, wszyscy e, serio powinni być tutaj zadowoleni z tego, jak to wyszło. E, dwóch mega młodych zawodników dołącza do drużyny e, i będziemy spokojnie robili sobie też wymianę tego środka pola. Bo zobaczcie, Bautmanninger. Bo często widzę komentarze: Baumgartlinger e, odejdzie od nas w tym oknie transferowym. Czaja też zdecydujemy się pozbyć. I zobaczcie, dwóch zawodników, którzy byli w drużynie, spokojnie wprowadzi do drużyny tych dwóch, e, którzy dopiero się tutaj dostali. Zastanawiam się, czy moglibyśmy, <coughs> przepraszam, jakiś inny numer dać: Quentinowi Timberowi, i on dostanie szóstkę. E, a w związku z tym Kenneth Taylor dostanie ósemkę. I wydaje mi się, że to będzie fajnie tutaj wyglądało. za Zatem dwóch panów witam. Eee, pokazujesz wielki potencjał i w to nie wątpię. Ja bym chciał, żebyśmy my poszli z tobą w kierunku cdm eee, żebyś ty się... To na razie niech to będzie ball winning midfielder, żeby tutaj to wszystko poszło w kierunku 70. Na tym mi zależy. Jeśli chodzi o Quentina Timbera, to tutaj bardzo mi zależy tak samo na tym, żeby on y, poprawił tutaj znowuż też obronę. Bo ja myślę o nim w kategoriach tego bocznego wspierającego pomocnika, może czasami wahadłowego, na różnych pozycjach będzie on mógł grać. Dlatego też przeważył on w tej dyskusji nad y, Kennetem. No ale z drugiej strony, y, Taylor. Taylor był też, był też opcją, która, y, która była spoko na tyle, że warto było go wziąć. Odchodzi od nas ktoś. Nie wiem, kto to jest. Zaraz się przekonamy, w sumie pominimy to, żeby się przekonać, a to jest jeden z naszych młodych na wypożyczenie, spoko, e, więc tutaj kontynuujemy e, tę falę wypożyczeń, zobaczmy co dzieje się tutaj, jeśli chodzi o, e, o, o, o scouting, mamy Rubena Loftusa-Czika, no ale w tym momencie to już jest piłkarz, który nas nie interesuje, e, bo... No, bo już mamy piłkarza o podobnym profilu w postaci e, Taylora w tym momencie. E, a Jose Perez to jest piłkarz, który może nas interesować na przyszłość. E, tym bardziej, że to jest zawodnik, który może spokojnie, chociaż tutaj według tego nie, ale my wiemy, że on może spokojnie grać na przykład tego e, napastnika drugiego wspierającego głównego napastnika. A wydaje mi się, że moglibyśmy nawet myśleć o nim w kategoriach ewentualnie dziesiątki, e, która zajmie miejsce. Beriszy, no bo z nim może być problem, jeśli chodzi o jego wykup. A propos Beriszy, on już od wielu odcinków tutaj wisi. Ja tego zupełnie nie zauważyłem e, na tym planie rozwoju. Zatem zmieńmy mu pozycję, e, no bo dzięki temu wypada naprawdę dużo lepiej. E, no i nie wiem, czy my będziemy tego bezpośrednimi potem beneficjentami, ponieważ e, no może być tak, że, e, że nie uda nam się go kupić. Ale słuchajcie, póki jest u nas, e, to nam na nim zależy. Niech się rozwija, a może uda nam się go e, wykupić. Czas na spotkanie z BVB, zanim jednak do niego dojdzie to tutaj koniecznie musimy spojrzeć w skład i zmienić tych zawodników, których mamy czyli przede wszystkim Timber i Taylor od razu wskakują sobie tutaj jako piłkarze, których chcemy tu widzieć i może za tego bide. nie, na razie, na razie tutaj Reszbeczaj i Bautman Baul, Ninger Bautmaninger, ja go znam, ja on wiem, że on tak woli, żeby na niego mówić. Z nim będziemy tutaj cały czas się ewentualnie zmieniać. Dobra, w meczu z BVB pozwolicie, że zrobimy szybką symulację, bo na komentowanie spotkania pełnego na pewno pary jeszcze nie mam. No, i zobaczymy, jak dalej będzie to wszystko wyglądało. Ogólnie e, ciekawe będą za jakiś czas odcinki. Słuchajcie, na, na menadżerze i na kozewce, ponieważ e, zmieni się troszeczkę tutaj, e, w wyglądzie z tego studia, w sensie takim, że będę miał podnoszone biurko. Koło mnie już stoi bieżnia, i mam taki plan, żeby te odcinki, które wymagają ode mnie dużo siedzenia, e, móc ogarniać sobie w sposób taki, że. Że, że będę po prostu chodził i do Was mówił. Dziś na pewno nie byłoby to możliwe, ale ogólnie wydaje mi się, że, że, jest, to, że jest to fajna opcja. Mam nadzieję, że będzie się tego dało słuchać i oglądać. Jeżeli tak będzie, to kurczę, dużo kardio mi dojdzie. Cieszę się z tego powodu bardzo mocno. Czy cieszę się z odejścia gumnego? Ciężko powiedzieć inaczej. Wygląda to w ogóle, jakbyśmy jakiegoś przedszkolaka odprowadzali tutaj do drzwi, e, bo on ma taki baby face, a jeszcze w... mimo, że jest bardzo dobrze odwzorowany, to tutaj jakoś ta skala dziwnie wygląda, tak czy siak. E, dla niego to jest dobre, dla nas to jest dobre i myślę, że wszyscy rozstają się z poczuciem takim. Okej, okay, nie trzeba było to zrobić i. E, I wszyscy na tym zyskują moim zdaniem. Wydaje mi się, że tak, nawet zarząd powinien tą sprzedaż docenić w. No, bo to było powyżej wartości B, ja bym nawet dał sobie tutaj A osobiście. Moglibyśmy wyciągnąć według e, tego Financial Tipa 850 tysięcy za niego więcej. Nie, wycię... nie, nie, wycięli... nie wyciągnęliśmy, ale nie jest to jakiś dla mnie ogromny problem w tym momencie, bo e, uważam, że e, zrobiliśmy dobrze. Dynamika zespołu jest naprawdę fajna e, i ja osobiście jestem mega e, zadowolony. Czekam zatem na to, co wydarzy się tutaj dalej. William Saliba za, za jedynie 40 milionów euro. No to taki transfer byłby niemożliwy, chyba że coś złego stałoby się z jego kontraktem. E, odchodzi Timber, ale, ale nie, Ken, nie Quentin, tylko e, jego brat albo kuzyn. Przechodzi do 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 chyba tam było Manchester City, prawda? No a my dostajemy ofertę z Anglii za Felixa. Kurcze, tylko to nie jest oferta, którą ja bym chciał przyjąć w sensie takim. Felix nie jest naszym podstawowym środkowym obrońcą, ale jest naszym jedynym środkowym obrońcą. E, wydaje się, że możliwy jest fakt sprzedania go, ale w wakacje. E, teraz takiej opcji nie widzę, chyba że nasz agent dogada się tutaj na dużo większe pieniądze. W sensie, jeżeli sprzedamy go za okolice tych dwóch dych, e, to ja będę naprawdę zadowolony. Zarząd też uzna to za świetny deal eee, i wszyscy będą szczęśliwi, nie? I, i, i uważam, że, że to będzie naprawdę spoko opcja. Eee, Didi przechodzi do Interu, Lester zasila eee, swoje szeregi frimpongiem, eee, Deulofeu <kluje> <kluje> witany jest w Porto. Eee, Okej, okay, tak więc w ten sposób się to wszystko prezentuje, eee, a my czekamy na to, co wydarzy się dalej, ale dalej nie dzieje się nic, bo eee, te, te rozmowy na razie stoją. Murata w Hoffenheimie, to ciekawe. E, też ciekawe, bo my się nim nie interesowaliśmy, a zwykle to działa tak, że jak się z kim zainteresujemy, to dopiero Hoffenheim e, po niego idzie. Dobra, e, Oxford. E, mamy tutaj informację, że interesuje się nim Napoli. E, Felix nie odejdzie. E, Brand to jest piłkarz, który przejdzie do Liverpoolu, a Kokcu e, zasili szeregi Manchesteru. E, United zapewne. No, no to są kluby, z którymi nie możemy rywalizować na rynku e, i, i to jeszcze nie jest ten moment, zatem słuchajcie, wiecie co, tak naprawdę wydaje mi się, e, że e, po prostu zakończymy to okno w ten sposób i, i, i tyle, bo, bo nie ma co, nie ma co, Gikiewicza nie sprzedamy, e, to jest zawód, którego podpisaliśmy, jeśli chodzi o kontrakt, e, on jest zabezpieczony, tutaj możemy zobaczyć sobie jeszcze na e, następne dwa lata, wydaje mi się, to była podpisywana umowa, prawda, tak jest, więc... Słuchajcie, jakby nie ma potrzeby w ogóle tutaj e, zastanawiania się nad tym. Mnie osobiście zastanawia, czy pójdziemy po tego Miguela... E, nie Miguela Aziza, a Jose Pereza. E, możecie też powiedzieć, czy są jacyś zawodnicy, których chcielibyście, żebym sprawdził, którym kończą się kontrakty, no bo a Josep Perez należy do takowych, ale może wy gdzieś tam za macie takiego, e, którego ja jeszcze nie zauważyłem, a z którym warto by było porozmawiać na temat kończącej się umowy. Jest oczywiście tutaj Belarabi, ale wydaje mi się, że już 33-letni zawodnik w tamtym momencie nie powinien nas interesować, bo to już, już to będzie za dużo troszeczkę, więc możecie dać znać, co sądzicie. Okno transferowe zamknięte. My patrzymy na tych juniorów, czy jest tutaj ktoś, kto nas interesuje. Tym bardziej, że okno transferowe jest zamknięte, to tutaj muszą być prawdziwe takie... Top talenty, bo nie zdążymy ich wypożyczyć do, do rozwoju, prawda? Zobaczmy, co tam się dzieje. Kolejne raporty z Polski i z Czech. No to raczej jest niezły junior, więc weźmiemy go sobie tutaj i sprawdzimy. Tutaj jak najszybciej chcemy tych wszystkich panów sobie pyk pożegnać, bo pan Bąk to także nie jestem poziom. W sensie wiem, że mógłby być, ale tak jak mówię, teraz... To musi być ktoś, kto nie pozostawi nam żadnych wątpliwości, bo inaczej się skończymy z przepchaną szkółką zawodnikami, na których będziemy tylko tracili e, czas. Nie powiem, że tracili pieniądze, e, bo na każdym z nich teoretycznie możemy zarobić, ale na szczęście jesteśmy w takim miejscu w tej karierze, że e, nie musimy się zastanawiać nad, nad finansami, przynajmniej obecnie. E, no dobrze, Ty masz tutaj zbalansowany plan rozwoju e, jako CDM. Jako CDM ty się rozwijaj, bo to nie wygląda źle. Naprawdę wydaje mi się, że tutaj spokojnie możesz jeszcze się podszkolić. A potem będziemy. W sumie Deep playing Playmaker. To wolę. A potem będziemy szli w środkowego obrońcę. Tak, w środkowego obrońcę. Dobrze. Tutaj. Ojoj, ojoj, oj. No tutaj idziemy w środkowego obrońcę. Tutaj nie ma i Po prostu najpierw prawego, potem środkowego. I może coś z Tibora czeka. Jeszcze będzie swoją drogą. Tibor Czech. Coś mi mówi, ale, ale nie wiem co. Dobra, jeśli chodzi o kolejne spotkanie, to po porażce z BVB na pewno postawimy tutaj na Feliksa w, na boku obrony, znaczy na półlewym obrońcy. Ake w środku i po tych ustawieniach wygrywamy 3-2, słuchajcie. Szomorodow, Prowod oraz Poulsen strzelają. Fajnie, że dwóch z, z trzech strzelców jest naszymi piłkarzami. To jest, to jest spoko, aczkolwiek no, cały czas trzeba będzie mieć w głowie to odejście Napastnika z Uzbekistanu to jest coś, co na pewno gdzieś tam będzie się jakoś trzeba będzie naprawić. Kończy się kontrakt Kamplowi, to jest zawodnik, którego dodaję sobie do shortlisty. Bo to może być akurat piłkarz dla nas niesamowicie ciekawy. Patrzymy na to, co dzieje się tutaj dalej. Anterebicz, no niestety on nie jest do pozyskania na kontrakcie. Szkoda, bo to byłby zawodnik, którego na pewno chciałbym w naszych szeregach. No ale na to niestety trzeba będzie poczekać. Eee, najbardziej mnie denerwuje to, że Natanakę wymaga od nas większych pieniędzy, chociaż nie jest naszym piłkarzem, nie? No to, to jest troszeczkę ironia trybu kariety, kariery. Tymczasem my gramy z Bochum. Eee, no i to jest zespół, którego raczej nie widzimy wysoko w tabeli, prawda? Eee, tak jest, to jest miejsce 15. Nie znaczy to, że oni nie będą walczyć. Absolutnie nie. Eee, ale. E, możemy tutaj pokusić się o drobny eksperyment W sensie takim, że na pewno wyjdziemy tą obroną, która zadziałała ostatnio Co prawda puściła dwa gole, ale e, koniec końców wygraliśmy W tym meczu nie zobaczymy Beriszy, zadebiutuje Taylor e, I chciałbym, żeby Timber też dostał swoją szansę I dostanie ją w miejsce Krunicza W sensie nie bezpośrednio, bo widzimy, że on wyjdzie na prawej po pomocy e, Ale wydaje mi się, że ogólnie wygląda to Naprawdę naprawdę spoko. Dobra. Taka drużyna zatem wychodzi na spotkanie z Bochum, szybka symulacja, i w tym meczu wygrywamy jeden do trzech. Prowod strzela i Taylor otwiera w ogóle wynik, więc to jest coś, co na pewno bardzo cieszy. Że udaje nam się tutaj z tą młodzieżą wygrać pewnie, co prawda, bramka stracona, ale. Ale ważne jest to, że jednak jest, jest jakoś tam do przodu. Widzimy, że... A nie, jeszcze chwila. Nie możemy zmienić tego planu. To, to jest dosyć mylące. Po, po co mi to tak pokazuje, że mogę sobie przejść, jak, jak on się jeszcze nie rozwinął. No dobra, patrzymy na to, co wydarzy się tutaj dalej. Mamy rozmowę z Taylorem, który już chciałby wejść na boisko. I powiem szczerze. No, dał chłopak nam argumenty, żeby tutaj myśleć o tym, że powinien zagrać w tym meczu. W dodatku to co istotne, e, musimy słuchajcie, już myśleć o tej przyszłości, bo, e, bo tak jak mówiłem, e, mamy tego Berisha, ale jego za jakiś czas mieć nie będziemy. No to jeżeli się okaże, że e, ten Taylor jest zawodnikiem, który na tej dziesiątce się odnajdzie, no to kurczę, nic, tylko się cieszyć i, e, i, i dawać mu grać, prawda? E, więc no, wtedy zostanie na nim najwyżej jedna opcja do uzupełnienia, czyli napastnik dodatkowy. Z drugiej strony wraca ten Amerykanin. No, ale ja w nim szczerze powiedziawszy no nie widzę takiej opcji e, na 100% w, 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 w podstawowym składzie. Zatem Taylor zagra znów za Berisze i tu zrobimy zmianę w ten sposób, bo działało to nieźle. No i tyle. Nie będziemy kombinowali więcej, gramy u siebie z Mains i z Mainz. Wygrywamy. 2 do 0. Berisza, proszę bardzo, strzela po wyjściu z ławki. E, strzela Krunicz. Zobaczmy sobie ratingi. Wow. Ej dobra, rzadko się zdarza, żeby aż tak zielona była cała drużyna. To znaczy, że to musiała być naprawdę skrajna dominacja. Zobaczcie. Najgorsze ratingi to są ratingi zawodników. Wchodzących, chociaż nie. Szedł Oxford, który ma 6,6, i szedł Prowd, który zagrał słabe zawody, jak na siebie. Poza tym, naprawdę nieźle to wyglądało. Taylor 8,7. Szkoda, że na boisku nie pojawił się Timber, i, 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 i tego na pewno żałuję. No ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Może na przykład na szalkę damy mu szansę. Zobaczmy, szalkę, ile ma punktów w tabeli? 10, więc są to już te naprawdę najniższe rejony. E, zatem, jeśli chodzi o to spotkanie, no to dawno nie strzelił szomurodow. Zatem Berisha na ataku, Taylor na rozegraniu. Prowd zagrał ostatnio troszkę gorzej, więc w związku z tym na boku zobaczymy e, Timbera. No, i wróci do składu Witig. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Mam nadzieję, że nie będzie przyczyną naszej porażki. Nie, wygrywamy. Berisha dwa gole. No i tak jak już zacząłem godzić się z myślą, że ziomka nie będziemy potrzebowali, tak on się znowu odpala. Prowot strzela bramkę, fajnie. Ratingi po raz kolejny naprawdę przyzwoite. Patrzymy na. Patrzymy, patrzymy, patrzymy na Timbera. Mogło być lepiej, ale nie ma tragedii też, umówmy się. No to są młodzi zawodnicy, w których wchodzą, więc powinniśmy się po prostu cieszyć, że, że to też fajnie wygląda. Po prostu jak grają od pierwszej minuty i. Yy, I wchodzą w sensie do Bundesligi, do drużyny. Zatem słuchajcie, patrzymy na tabelę, no i nasz Augsburg jest na miejscu szóstym. Gdyby udało nam się to utrzymać, no to będziemy grali w europejskich pucharach, co uważam, że byłoby naprawdę fantastycznym osiągnięciem. Tak naprawdę do trzeciego Bayernu Monachium tracimy zaledwie trzy punkty, zatem można mówić o rewelacji yy, tego sezonu. Czy nam się uda to e, utrzymać, tego nie wiem. E, odcinek, tak jak mówiłem, troszeczkę krótszy, bo już czuję, że tutaj są ciężary. E, mam nadzieję, że rozumiecie i mam nadzieję, że wszystko będzie już szło w dobrym kierunku i że zobaczymy się jutro. E, trzymajcie kciuki, żeby tak było, ja sam trzymam i, i co. Dzięki za dzisiaj, nara.